Można powiedzieć, że jako matka chyba może pani spać spokojnie, no bo jest pod wspaniałą opieką ukochanej. Tak, ja już teraz śpię spokojnie, oby jak najdłużej, niech im się darzy i jest w dobrych rękach. A jak wyglądało wasze pierwsze spotkanie, pani i Ewy? Oj, to było już dawno, ja tak nie bardzo pamiętam, ale Ewunia była bardzo spięta, ja też byłam troszkę, ale wszystko poszło dobrze, no pierwsze koty za płoty, było wszystko dobrze. A czy Ewa na przykład pasowałaby do tego świata show biznesu, czy... Nie, to nie jest ten typ. Tak jak już wcześniej wspomniałam, to jest bardzo drapieżny ten świat i tu trzeba się rozpychać rękami i nogami. Ewunia jest za delikatna do tego wszystkiego, zresztą ona nie ma takiego w ogóle parcia. Ona ma inne po prostu priorytety w życiu, dziękować Bogu. No. To nie jest pusta lala, która chce być w telewizji ponad wszystko. Nie, to jest bardzo wartościowy człowiek. Ale rozumiem, że znała panią. Nie, no tak, oczywiście, ona wiedziała, kim ja jestem, znała mnie, ale o dziwo nie była mną przerażona aż tak bardzo. A jak na przykład ze ślubem i weselem? Czy pani ma jakąś taką wizualizację idealnego wesela swojego syna? Nie wybiegam tak daleko, dlatego że to jest, oni najpierw muszą skończyć te studia, muszą jakoś tak wejść w to życie tak stabilnie, a potem ja tak uważam, że ludzie potem powinni budować wspólną przyszłość, zastanawiać się nad rodziną, dziećmi. Najpierw niech się każdy ustabilizuje, niech to jakoś to będzie, tak? Bo później wiele młodych małżeństw jest i rodzice do końca życia muszą pomagać, bo nie od tej strony zaczęli. Oni idą w dobrym kierunku, no i dlatego ja nie myślę, jakie będzie wesele, jaki będzie ślub, bo to się wszystko zmienia. Może oni sobie zażyczą wylecieć na Bahama i być tylko sami, tak? Tego nie wiemy, ja o tym nie myślę, to jest za wcześnie.